Oczywiście nie bez powodu Megabyte Punch pojawia się jako gra ostatnia w dzisiejszym streamie. Pojawia się ona, jak no, trudno się domyślić, ze względu na to, że chcę w nią nieco więcej dzisiaj pograć. Czat chowamy nieco niżej. I zaczynamy. Już Safisz pisze na czacie, przy okazji to potwierdzam wam, wszystko dzieje się w ramach grania na żywo, jeżeli ktoś to ogląda na YouTubie. Jest to po pierwsze, co jest istotne na pewno, ponieważ tutaj mogą się pojawić kilka błędów i nie chcę, żebyście sobie złą opinię wyrobili o tej grze. Najważniejsza rzecz to jest press build, czyli nie jest to pełne wydanie, tylko prasowe wydanie gry, więc tutaj nie wszystko jest jeszcze w finalnej wersji. Pamiętajcie o tym. Ale o co chodzi? Gra na Megabyte Punch, już tam sam Safisz pisał. Stylistyka graficzna podobna do Feza. I tak, i nie, zaraz zobaczysz dlaczego. Jest to gra, jak za sekundę wam pokażę, co zrobić teraz, szybko zmienię sceny. Jest to gra, którą możesz znaleźć na Greenlightie. Próbuje ona się tam dostać. Aktualnie możemy ją kupić jeszcze w wersji przedpremierowej. Tam blisko premierowej, powiedzmy nawet. Za 12-16 euro. 16 euro zawiera jakąś edycję specjalną. Normalnie kosztują na 20 specjalna edycja i 15 w normalnej. Sporo, powiedzmy sobie szczerze, nawet powiedziałem, że bardzo dużo za tego typu grę, która jest bijatyką. Całkiem fajną bijatyką, jednak ja miałem kilka problemów po tym, jak grałem w nią chwilę. Plus, początkowo ona była w przeglądarce, później autor ją przeniósł do wersji po prostu na PC. Więc jeżeli ktoś znajdzie, na pewno Congregate ona była, tak mi się wydaje teraz. Dostępna na Desurze, na Gamers Gate, a na Steamie będzie dostępna, jeżeli na nią będziecie głosować. Po prostu na Greengate. Ok, zmiana scen. I wracamy do gry. Dobra, coś tam Safi rzucał na potem. Ucz na dół. Sorry, już przesuwam. Aha, okej, to ja szybko tutaj po prostu przestawię region. Sorry za to. Nie zauważyłem tego wcześniej po prostu. Teraz powinno być dobrze. No, coś tam ucinając nieco z dołu, ale to już nie jest aż tak istotne. I zaczynamy. Zaczynamy od trybu Super Smash Bros. Safisz, powiedz, że jesteś blisko. Zaczynamy od przygody. Od przygody, znaczy jeszcze sekundę. W ramach menu mamy Greenlighta, którym możemy głosować, Fight, w którym mamy Tournament, który na pewno sprawdzę, który jest po prostu mistrzostwami, który wybieram najlepszego, oraz Versus, do 4 graczy maksymalnie można grać Versusa. Zaczynamy przygodę dla jednego gracza. Bardzo ładnie stylizowana jest gra w kilku momentach. Czemu nie mogę iść? Okej, okay, obudź się. Obudź się, ziom. Hardcore, jestem sercem, tak? Twoim stwórcą. Jesteś moim stworzeniem. Cyfrową formą, tak? No i po prostu fabuła i tak się prowadzi do tego, że będziemy wszystkich lali po mordach. Powiedzmy sobie szczerze. Tyle. Fabuła nie gra tutaj większej roli. No i musimy bronić Venture. Pewnie kolejne słowo z francuskiego, które źle czytam. Sorry. No i tam mamy samouczek, będziemy się uczyć, jak sterować. Jak gra wygląda, widzicie w tym momencie. Ma ona z jednej strony sterowanie konsolowe, ponieważ jest to bijatyka, ale z drugiej strony samouczek jest w wersji tutaj jak najbardziej dla klawiatury. Mamy double jumpy, mamy jakieś specjalne ciosy, które zaraz zobaczycie i po prostu walczymy, wygrywamy po prostu najlepsi. Tyle. Animacja jest trochę drewniana. Nie da się tego ukryć. Witaj nowonarodzony. Tak jest, są jakieś tam posowe instrukcje. A, sorry, myślałem, że mam cię uderzyć. A to jednak nie. Animacja jest trochę drewniana, ale gra nie jest specjalnie też ładna, według mnie przynajmniej. Ale przynajmniej wygląda ona jakoś tam znośnie, chyba tak mi się przynajmniej wydaje, na tym pełnym ekranie. I to jest skok w dół. I z czystą mogę walczyć.
A Will Jump, o, to jest kolejny samouczkowy koleś. Ja musiał się już bić. Pyk, pyk. Jak w Super Meat Boyu się poruszamy po ścianach, tak przy okazji. Dobra, 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 dobra. Ja poszedł dalej. Ok, będziemy chyba już się bić. Tak, będziemy się już bić. Jakimś fajnym stworkiem, szczerze mówiąc. Okej. Okay. No i pogość. Zebraliśmy jakieś coś z tego, szczerze mówiąc. Nie wiem, co to było. Ale coś tam zebraliśmy. Bity. Fajnie. Aha, okej, okay, to był bit. Odbity odnawiają życie. Proste. Enter, sprawdzamy ekwipunek. A skrzynki uderzamy Z-ką. No mamy ekwipunek nasz, którym być może... Tak, mam tutaj stosunkowo... stosunkowo chyba niezbyt rozbudowany, ale zawsze system rozwoju postaci jakiś. Co on nam teraz jeszcze powie? Up and X, ok. Czyli... Zaraz, jak to zrobić? Teraz to? Zaraz, nie tak. Chwila, klikam tego X-a i nic się nie dzieje. Czy ja tutaj... Pokażę ten abilities. Ja tu nic nie mam ciekawego. Jeszcze raz, jak on mi to mówi? Sekunda. Jeszcze raz, jak to zrobić? Your launch part ready. Aha, czyli tu muszę coś założyć chyba. Dobra, to miało nawet jakiś sens. Dobra, ja tam widzę już, że muszę założyć jakąś część. Jak to zrobić? Może myszką mogę? No bardzo bym chciał móc założyć tę część. To nie mogę założyć, nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Zaraz, jeszcze raz. Jak dostać się do po lewej strony do menu? Okej, okay, Z-ką. Dobra. Zakładamy, chyba jest już założone. Up i special, dobra. No i leci. Tylko nie tak jak do końca chciałem. A, jeszcze raz. Zróbmy to po prostu w ścianie. Albo i nie zrobimy tego po ścianie. Jeszcze jeden raz. Tak. Okej, okay, dobra, posiadanie trzeba było zrobić nawet w tym momencie. Idziemy dalej, co on tutaj nam powie. Jest już prawie. Hold A direction. Aha, okej, okay, hold A direction. Dobra. Mamy sprint, spoko. Mi tam poskę przyjacielu zrobi. Nic pewnie co się będzie działo teraz. No, mamy niespecjalnie rozbudowany system walki. Z tego co mi wiadomo, nie tylko od tego grałem tutaj, ale już sprawdzałem o tej grze. Jednak, jeżeli gra się w kilka osób, może być całkiem, całkiem przyjemne. Artur, chciałbyś coś jeszcze zobaczyć, że się pytasz? Być może będę w coś jeszcze grał później, ale powiem, że tak do... Jeszcze przez najbliższe 15 minut będę w to grał, tak mniej więcej. Co jeszcze? Na pewno sam muszę skończyć przynajmniej jedną planszę pierwszą. Ostatnia wskazówka. Lewy kontrol. Okej, okay, ja wiem, że to już robi lewy kontrol, na całe szczęście. Lewy kontrol daje nam tarczę czasową. Na prawy... No, prawy możemy rozwalać obiekty. Znaczy, nie prawy, tylko shiftem. Tak, zgadzam się. Nawet to ładne, ale za dużo kosztuje. Te 15 dolców, to są dolce, tak, są dolary, to jest za dużo. Po prostu nie kupiłbym tej gry sam. Tyle powiem. Okej, okay, to są tam pierwsze misje. To jest już trochę nudzenie, mnie to nie interesuje. Pierwszy fight, jakiś fajny może. Zła. Cześć nieznajomy. No okej, okay, tylko ja nic nie mogę zrobić niestety. Fajne. Miłe stworki, ale ja bym chciał się bić, halo? Ja bym się bardzo chciał bić. Chyba, że wejdziemy teraz nawet do trybu Tormentu. Czyli tak wygląda wersja podstawowa gry, tak wygląda jej
No i kampania po prostu. Mamy jakieś misje, mamy ochronę świata, normalne, szczerze mówiąc. I staramy się coś tutaj wykombinować, aby ten świat obronić przed kompletnym zniszczeniem, anihilacją, etc., etc. Ja teraz wychodzę jeszcze do Fight oraz do Torment, ponieważ tutaj mamy walki. Walki. Runda pierwsza tutaj... Nie. Cicho, poleć. Okej, tam nic już nie ma. Tutaj. Walka pierwsza. Zobaczmy, czy ja nie mam przypadkiem jakichś elementów dodatkowych na swojej postaci. To wiem, być może. Nie mam. Ale tak wygląda sama walka. Można tutaj dać do 4 graczy na raz. Zdobywać kolejne nowe umiejętności. Podczas, sądzę, że kampanii, jakby się ono to jakiś, nie wiem, drill powiedzmy. Coś do wiercenia takiego przyjemnego. No ale okładam tutaj powoli 36 obrażeń. Odpalił tarczę, więc nie mogę teraz uderzyć, no ale prawie spadł, cholera, dobry. Jest niezły. No i używa swojej tutaj super umiejętności, aby starać się mnie pokonać. Ja mu odpalę tarczę. O, i zablokowałem cios, to był chyba rewers nawet. W tym momencie to co wykonałem. Naprawdę fajny, bo taki, to jest strasznie taki minimalistyczny system walki, bym już powiedział. Skakuj tam. Wow! Uch, zrobiłem jakąś ciekawą kombinację, którą... Okej, nasza postać ma zarąbisty wyszar, który nie wiem jak odpalić, w momencie, szczerze mówiąc już. Bo zrobiłem to przez przypadek skręc i z jakąś kombinacją. Skacz na problem, no spadłem, niestety. Okej, to się jakoś tak robi. No jego też fajnie to odepchało. Chociaż chwilę. No i dostałem. On również. Mogę tam skoczyć niżej? Mogę. Zobaczmy, czy coś tu paczka może jest pochowana. Albo raczej nie jest. No bij go już. A, zdecydowało mi się ustawienia, nie mogę uderzyć. No, przyjemnie i miło. Ciekawa sprawa. No okej, tak się prezentuje ta gra. Ja tego już nie będę przedłużał. Jak to wygląda, widzicie. Udało mi się pokonać gościa, ja odpalę jeszcze jeden mecz, ale już się z wami w końcu będę powoli żegnał. Runda druga, nie nowy mecz nawet, dodatkowo na innej planszy, a nawet z innym gościem, to fajnie, przynajmniej tyle. On ma jakąś kolejną nową umiejętność, tak to wygląda, będę to pewnie kontynuował gdzieś tam w przyszłości, co jakiś czas jednej gracji do tej gry pewnie staje, przechodzi nigdy, ponieważ bijatyki to nie jest mój gatunek. A poskocz tam, a chciałem poskoczyć, no nic, chyba przegrałem, ale no niestety. Jeżeli... No i okej, nie będę już tam kontynuował ze streamem, ale jeszcze odpalę tą rundę, zobaczę kto to jest i już zobaczycie na chwilę ciemność. Kolejny był z jakąś fajną umiejętnością pewnie. No nic, będziemy to kontynuować pewnie w przyszłości na dniach, co jakiś tam czas sobie grając po jednym, dwa meczu. Jeżeli kogoś uda mi się tutaj zaprząc do grania ze mną, to pokażę wam to w trybie dla wielu graczy. A może grać aż do 4. Więc dla tych, którzy byli, oglądali to na YouTubie. Do usłyszenia w najbliższym materiale.